Witamy bardzo serdecznie Kamienną Górę. Jesteśmy tak szczęśliwi, że możemy tutaj być właśnie u Was. Dziękujemy za zaproszenie. Centrum Kultury w Kamiennej Górze. Jesteśmy w tak przecudownym miejscu, że chyba w tym roku w takim miejscu jeszcze nie graliśmy. Dziękujemy w ogóle za przyjście, oczywiście. Jest dla nas to bardzo miłe. I kolejny utwór. Będzie to utwór klasyczny Jezioro Łabędzie Czajkowskiego w naszej rockowej aranżacji. Na dziedzińcu Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze odbył się zapowiadany koncert zespołu Castle Dreams. Castle Dreams to duet instrumentalistów, w skład którego wchodzą gitarzysta Grzegorz Buczkowski oraz skrzypaczka Katarzyna Lipert. Duet wykonuje muzykę rockową z elementami folku. Grając własne kompozycje, również chętnie sięga po standardy rockowe, muzykę celtycką i dawną, często w nowych, zaskakujących aranżacjach.
Dziękujemy wam bardzo. Małe utarcie. Nie łez, ale potu. Mamy nadzieję, że rozgrzejemy państwa tutaj jeszcze bardziej naszą muzyką. Kolejny utwór będzie nasz, czy? Będzie nasz. Będzie nasz z naszej pierwszej płyty, z naszej pierwszej wydanej płyty, kiedy jeszcze bardziej grywaliśmy w klimatach folkowych. Z pierwszej płyty utwór Rose of the Island, Der Trollentanz, czyli Taniec Trolli. Kolejny utwór też nasz, ale bardzo mocno rockowy, bardzo mocno wirtuozerski. Mamy nadzieję, że się spodoba. Ten utwór jest z naszej drugiej płyty, z płyty pod tytułem Tower i utwór pod tym samym tytułem. Thank you.
dawno tak nie grało nam się dobrze i dostałem po raz pierwszy od 10 lat różę. Castle Dreams. Przyjechaliśmy z Wrocławia. Istniejemy na polskiej scenie muzycznej około 10 lat. Mamy na swoim koncie 10 lat. Jest jubileusz. Jest i to roku. Jest jeden z jubileuszowych właśnie naszych koncertów, który tutaj się odbył w Kamiennej Górze. Dwie płyty na koncie wydane, mnóstwo koncertów na mniejszych, na większych scenach. I dlatego właśnie niech wszyscy żałują, że nie byli na naszym koncercie dzisiaj.